Witajcie, z tej strony Addison i w dzisiejszym filmie chciałbym trochę omówić temat dosyć mało znany, też w miarę świeży. Otóż pewnie wielu z was, którzy nie mają 5 lat, nie no, to było trochę cringe'owe, wytnie się. Na pewno niektórzy z was, może nawet większość, kojarzy taką grę mobilną jak Jurassic Park Builder. Była to gra podobna teraz do Jurassic World The Game, tylko że po prostu była otworzona w czasach Parku Jurajskiego. Była ta gra wydana w 2012 roku. I możliwe, że niewielu z was wie o tym, bo to ludzie o tym chodzili i w ogóle, że około rok temu, ja żebym teraz nie palnął durnoty, chyba w marcu 2020 albo 2021 roku, już to naprawdę nie jestem pewien, który to był rok, ale żeby było wiadomo, że zamknęli serwery tej gry. Wielu ludzi to opłakiwało, wielu chcieli powrotu. Ludia zamknęło serwery, ponieważ im się to nie opłacało, zysków nie było, a mieli jeszcze na utrzymaniu dwie inne jurajskie gry i plus jeszcze mają jakieś gry z innych uniwersów, więc pieniądze się muszą zgadzać. I dosłownie wczoraj, albo 2 dni temu, znalazłem gdzieś na YouTubie taki kanał jak Godzi98. Nawet nie wiem skąd kojarzy tę nazwę, ale skądś na pewno. I okazuje się, że on z jakąś chyba grupką znajomych, czy kogo on tam ma, pracuje nad Jurassic Park Remastered, w sensie, że fanowską wersją. Teraz pewnie wam pokażę wam jakieś screeny, jakieś nagrania. Jest tego dosyć sporo i będzie to projekt, ma być to projekt w pełni 3D, więc będzie naprawdę, nie dość, że będzie ta gra ulepszona, to w ogóle no super. Tylko teraz są dwa powody, dla którego to może nie wyjść. Pierwszy, że programiści przecenią swoje możliwości i będą debilami i nie będą mieli tego zrobić. Bo wiem, że robienie takich rzeczy jest wymagające, bo sam kiedyś coś próbowałem zdziałać, ale gówno z tego wyszło. I druga rzecz, prawa autorskie. Już tak nieraz było w przypadku fanowskich projektów, że możliwe, że ten projekt zostanie po prostu przez Universal zamknięty, bo będzie naruszał prawa autorskie. Ale jeżeli jednak czegoś takiego nie zrobią, a mam nadzieję, to już dosłownie niedługo będziemy mogli uświadczyć tego produktu, przynajmniej w wersji beta. Teraz wyświetlę wam na ekranie tutaj komentarz, raczej odpowiedź twórcy na to, kiedy będziemy mogli w to zagrać. The full version release date is still being worked out by myself, but I can assure you a beta will come in 1-2 weeks. I to było 8 dni temu. Czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem, to w ciągu około tygodnia, chyba że muszę to przeciągnąć, no to znowu dwóch, no to jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem, będziemy mogli już prawdopodobnie zagrać albo chociaż zobaczyć gameplay bety. Jeżeli to się uda, to naprawdę ja jestem mega podekscytowany. Wiem, że ten film jest dosyć krótki, bo już chyba tak naprawdę wszystko omówiłem. Jeszcze w ogóle no, nowe logo przygotował, wszystko jakby ma być nowe. Mam nadzieję, że to wypali. Jeżeli tak, to będę nagrywał na kanał reakcję na to, bo Jurassic Park Builder to jest jedna z tych gier mobilnych, które dobrze pamiętam, dobrze wspominam. Grałem w Jurassic Park Builder chyba nawet w okolicach gdzieś premiery 2013-2014 grałem naprawdę. To tutaj, jeżeli dobrze, tak, rzeczywiście, jak tak teraz sięgnę w głąb pamięci, ja pamiętam, jak to jeszcze na Facebooku było do ogrywania, to była gdzieś tak pierwsza, druga klasa podstawówki, kiedy to było. No to tak 2012-2013-2014 rok, więc to naprawdę, no, powrót do dzieciństwa spory, więc mam nadzieję, że to wszystko się uda. A teraz dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, wbijajcie na Discorda. Elo.